Dzieci i bogaty młodzieniec. Pewnego razu do Jezusa przyszły także matki ze swoimi dziećmi. Uczniowie Jezusa nie chcieli jednak ich przepuścić, sądząc, że dzieci będą przeszkadzały mu w pracy. Pan Jezus, ujrzawszy je, powiedział: „Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios”. Wielka radość ogarnęła rodziców, kiedy mogli widzieć, jak Jezus przytula ich pociechy, kładzie na nie ręce i błogosławi. Chwilę później do Jezusa podszedł młody człowiek z pytaniem: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny?” Był on bardzo znaną osobistością. Nie prosił Chrystusa o ziemskie dobra, których wiele posiadał. Chciał tylko, aby jego dusza była zbawiona. Jezus odpowiedział mu: „Jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań”. „Których?” spytał młody mężczyzna. Jezus odrzekł: „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Młodzieniec zapewnił Jezusa, że wszystkie te przykazania przechowuje w sercu od dzieciństwa. Człowiek ten nie uważał siebie za grzesznika, myśląc o sobie jako o sprawiedliwym. Jezus z miłością spojrzał na niego i zaproponował: „Idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie”. Młody człowiek nie chciał rozstać się ze swoim majątkiem. Nie chciał stać się ubogim dla Jezusa Chrystusa. Ze smutkiem w sercu odszedł. Ponieważ ziemskie dobra okazały się być dla niego ważniejsze niż życie wieczne. Pan Jezus nigdy nie kazał bogatym ludziom pozbywać się swoich majątności i rozdawać ubogim. Uczył tylko, żeby byli otwarci na potrzeby innych i dzielili się szczodrze tym, co Bóg im dał. Po odejściu bogatego młodego człowieka Jezus zwrócił się do uczniów: „Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios”. Zaskoczeni uczniowie spytali: „Któż tedy może być zbawiony?” Powiedział im wówczas, że tym, co zbawia człowieka, nie są dobre uczynki, ale wiara w tego, który uratował ludzi od grzechu. Młodzieniec myślał, że może otrzymać życie wieczne, ale Jezus pokazał mu, że bez naśladowania Zbawiciela jest to niemożliwe. Ufajmy temu, który może dać nam życie wieczne. Na podstawie Ewangelii Mateusza, rozdział 19, wersety od 13 do 30,
oraz pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 6, wersety od 1 do 21. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.